Cześć, jestem Aguś, czyli jakby to powiedziała moja postać z gry Witka Piękni. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry YouTubers Live i bardzo wam dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Zadziwia mnie, jak bardzo dużo łapek w górę zostawiacie, więc jeśli dzisiaj podobał wam się ten odcinek, to również zostawiacie łapkę w górę, żeby wiecie, następnym razem była również zaskoczona. I my, słuchajcie, idziemy, już sama nie pamiętam gdzie. Ale musimy ubrać się wizytowo, okej, więc załóżmy sobie naszą koszulę czerwoną, załóżmy sobie spódnicę elegancką, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało, ale buciki na obcasie, które są dość nieładne i w tym momencie, zobaczcie, jesteśmy całkiem wizytowo ubrani, nie mam zbyt wielu rzeczy, żadnej biżuterii nie mam, żeby dodatkowo się ubrać i jesteśmy gotowi na imprezę. Idę na imprezę, może spotkam tam Humberto i zaproszę go na jakąś randkę? Ciężko powiedzieć, bo w sumie dalej mamy zadanie w poszukiwaniu miłości. No i myślę, że przyszła pora na wyprowadzkę. Nie wiem, czy dzisiaj się to uda, chciałabym odłożyć pieniądze na wyprowadzkę. Tymczasem mamy już prawie 12 poziom, więc uda mi się może dzisiaj coś ciekawego jeszcze odblokować. I słuchajcie, mogę nagrać vloga z tego wydarzenia. Nigdy nie pamiętałam o tym, żeby na wydarzeniu jakimś próbować coś zrobić. Zaczynam nagrywać i tracę poczucie czasu, więc w sumie pozdrowienia guru pasują tutaj jak najbardziej. Kolejna rzecz to będzie... Bateria w kamerze się rozładowuje! O nie, czekajcie, bo w sumie to nie jest zbyt dobre. Rzućmy w takim razie komentarz techniczny na ten temat, że w sumie to bateria to tak się rozładowała troszeczkę. Ale kto by się tam przyjmował? Opowiadam o super ciekawych rzeczach. No to jak są super ciekawe rzeczy, to na pewno jest to zabawna krytyka. Na pewno nie była to porada, bo porady w sumie nie, czasami są ciekawe. Mam doskonałe tło, jak widać mam doskonałe tło, więc doskonałe tło to można podsumować sierżantem, że w sumie to... Wow, to tło jest... Dokładnie. Prosisz subskrybentów o polubienia, słuchajcie ludziska, bardzo was proszę o to, żebyście zostawili łapkę w górę. A ty już zostawiłeś łapkę w górę? Widzę cię. Także takie mordercze spojrzenie zostawiamy moim widzom. Zauważysz, że obraz jest zamazany. No to rzućmy komentarz filozoficzny, że czasem tak się zdarzy, że kamera źle fokus złapie, ty nie zauważysz i się nagrywa tak cały film. Masz zamiar wyłączyć kamerę, ale nie możesz znaleźć przycisku. No to zróbmy outro. Także idealnie wszystko wyszło. I mamy swojego pierwszego vloga z imprezy nagranego, czyli jak wrócimy do domu, go zmontujemy i zobaczymy, czy widzom spodoba się taki nowy format. Tutaj oczywiście ja zazwyczaj, jak jestem na imprezach, staram się... Co tam się dzieje? Ludzie, co oni tu robią? Czy oni się całują? Podejdźmy bliżej, zobaczymy, czy oni się całują. A, już się nie całują? Może by tylko po prostu to był taki bug, że postaci stanęły w jednym miejscu. Humberto, czy tu jest Humberto? Czy ty jesteś Humberto, bo w sumie nie poznaję? Nie, to jest jakiś Fisher, który wydaje się być troszeczkę podobny do Humberto. Słuchajcie, może w takim razie byśmy zaprosili Humberto. Nie mogę zaprosić więcej osób. Co? Dlaczego? Czyżby dlatego, że impreza była płatna? Więc właściwie, co my możemy robić na tej imprezie? Bo tak w sumie jest tu jakaś impreza. Ktoś chce z nami pogadać na temat kolejnego filmu. Gram w grę, ale nie umiem grać w grę. No dobra, no to spróbujmy. I jest to pierwsze wrażenie. Wiesz co, dzięki, bo zazwyczaj te pierwsze wrażenia, które ktoś ode mnie chce, to są na stare gry, które już są niemodne, a my mamy tutaj ważniejsze rzeczy do zrobienia i... Jakieś serduszko puściłam tutaj? Dobra, to było bardzo śmieszne, nie wiem o co chodzi. Idziemy na ściankę, bo my lubimy pozować na ściance, a mamy już 82 tysiące subskrybentów, więc już ktoś tam nas zna. No przecież pierwsza tu byłam. To on się wepchał, kimkolwiek jest. Steve. Super gwiazda, okej. Okay. Porozmawiajmy w takim razie o filmach z supergwiazdą Steve'em. Cześć Steve, halo Steve. Chciałam z tobą porozmawiać, Steve. Dlaczego tak daleko idziesz, Steve? American History Z to podobno bardzo zły film, a ktoś miły dał mi bilet. Grają w nim aktorzy z Dobry, Zły i Brzydwa, więc może... A, poczekajcie, bo my dzisiaj przyszliśmy do kina chyba. Przyszliśmy chyba do kina na film, więc w sumie możemy sobie iść. I ta rozmowa w ogóle... nie była zbyt miła, bo ani nam nie dała żadnych korzyści, ani nam nie dała żadnych niekorzyści. Ale tak czy jak mamy Humberto, my w ogóle bardzo się cieszymy, że Humberto jest naszym chłopakiem, więc w sumie idziemy dalej. I w ogóle mój chłopak Zio był zazdrosny o to, że Humberto jest moim chłopakiem w grze i powiedział mi, że źle wymawiam, czy coś mówi Humberto albo jakoś Umberto, a ja mówię Humberto, więc w sumie napiszcie mi, czy mam mówić Humberto, czy nie. Dla mnie to zawsze był Humberto, więc w sumie jest mi dobrze. Nie ma za dużo ludzi, znajdźmy jakieś dobre miejsce. No to siadajmy sobie tutaj i oglądajmy ten film, miejmy to za sobą.
W sumie do teatru zawsze był wymagany strój, a do kina tak nie bardzo, ale to w ogóle jakaś chyba romantyczna komedia. Słyszę po muzyce, że to musi być coś romantycznego. Wystarczy, wychodzę. Film się skończył, w takim razie wracamy do domu. Pierwsze wrażenia są ważne i musimy nagrać pierwsze wrażenia z jakiejś gry. W takim razie, wiecie co? Zobaczmy, czy mamy grę, którą moglibyśmy nagrać. Zobaczmy, czy mamy jakieś świeżutkie gry. Jest 9 maja. No i w sumie ta Fairy Beast, ona jest całkiem świeża i nie pamiętam, czy ją już nagrywałam. Więc w sumie, wiecie co? Tak, nagrywałam, więc pierwszego wrażenia już nie nagram. Zróbmy zakupy, kupmy sobie nową grę. Mam $500, już z kanału całkiem nieźle zarabiam, więc nie powinnam się martwić inwestycją w gry i kupowaniem nowych gier. W ogóle pisaliście mi o tym, żebym kupiła sobie lepszy program do montażu. I w sumie, wiecie co? Spróbujmy, bo nie wiem, czy to będzie coś mi zmieniało. Powinno teoretycznie usprawnić mi montowanie i renderowanie filmu. No dobra, w takim razie kupujemy nową gierę. Zobaczmy, czy są jakieś najnowsze tytuły. Jest! Twisted Sig Revolution. Okej, w takim razie wiecie co? Myślę, że sobie weźmiemy tę grę, zwłaszcza, że jest całkiem popularna. I zrobimy sobie pierwsze wrażenie świeżutko po premierze, jak tylko uda mi się coś zjeść. Zjedzmy sobie spaghetti, akurat gra przyjdzie i będziemy mogli ją nagrać. Tymczasem nasz film całkiem nieźle sobie radzi. Zobaczmy w ogóle, jak wyglądają statystyki mojego kanału. 83 tysiące subskrybentów, 800 tysięcy wyświetleń. No i jeśli chodzi o zyski, to $200 ogółem mój najnowszy film zarobił, więc już w tym momencie myślę, że spokojnie możemy sobie pozwolić na to, żeby przeprowadzić się. Tak czy siak, spróbujmy jeszcze z tego mieszkania nagrać jakiś nowy film. Dostałam jakieś dwie paczki, co ja kupiłam? Aha, okej, program do montowania kupiłam. Więc mamy program do montowania, gra też już chyba przyszła, więc możemy sobie wybrać tą grę. I będzie to pierwsze wrażenie z Twisted Sig Revolution. W takim razie zaczynamy nagrywanko i to będzie też jednocześnie test mojego programu do montażu. Myślę, że jeśli chodzi o sprzęt, to jeszcze się wstrzymam z inwestycją w sprzęt. Komputer mamy naprawdę dobry. W komputer zainwestowałam, mikrofon w sumie na ten poziom już powinnam chyba myśleć nad czymś lepszym, ale z drugiej strony no jednak nie wszystko można zrobić. Robimy wprowadzenie z logo, bo to da mi dużo punktów. Także już w tym momencie mam zgromadzoną odpowiednią liczbę punktów scenariusza. I zobaczcie, że mamy kolejne możliwości, tylko że kurczę, coś za coś. No dobra, coś za coś. Niby będzie minus dość duży na kamerze. Zabijesz 20 wrogów zanim zginiesz i może w takim razie spróbujmy sobie tutaj to podbudować te minusy, które mieliśmy wcześniej. Menu główne. Strasznie dużo do scenariusza w tym odcinku będzie. W menu głównym dajmy komentarz filozoficzny. Wyjdziemy na zero, jeśli chodzi o scenariusz. Ale dzięki temu troszeczkę sobie podbudowałam aktorstwa. Headshot w skoku, no to może mordercze spojrzenie. No, nie da mi zbyt wielu punktów, ale nie miałam nic innego, co miałoby jakoś dźwięku tutaj. Wprowadzenie do gry. Wprowadzenie do gry, no to zabawny komentarz, bo nie chcę mieć minus 2 punktów do scenariusza. Znaczy nie do scenariusza, tylko do gry aktorskiej. Zwrot akcji, zakończenie z logo. I zobaczcie, jak dużo punktów scenariusza tutaj było w tym odcinku. Nie wiem, czego to jest kwestia. Poza tym, mam jeszcze jeden film do zmontowania. No właśnie, muszę się zaraz za to zabrać. Ale zepsuł mi się komputer. Zepsuł mi się po raz kolejny komputer, co mnie troszeczkę irytuje, ponieważ miało tak to nie wyglądać. Zupełnie miało tak to nie wyglądać. Okej, zobaczcie! Możemy dodatkowe rzeczy dodać do naszego filmu, czyli możemy dać miękki fokus, muzykę w tle. Doskonale! I możemy jeszcze dać na przykład gradację kolorów i jeszcze tytuł. Tylko wiecie co, w sumie te punkty renderowania... Tytuł nie jest potrzebny, bo mamy i tak dużo punktów i w ogóle zastanawiam się, czy czegoś jeszcze nie wyrzucić. Czegoś, co by nie pasowało. No ale z drugiej strony... Z drugiej strony nie wiem, czy to jest dobry pomysł wyrzucać moją ciężką pracę. O, teraz jest całkiem spójnie, więc renderujemy. I pisaliście mi, że jeśli chcę naprawiać samodzielnie swój komputer, to muszę jakby bardziej się podszkolić. Więc w sumie będę musiała to zrobić. Że albo naprawimy komputer, albo będziemy się szkolić, żeby samemu móc to robić. W tym momencie naprawiłam ten komputer, bo i tak muszę go naprawić. Ale możemy zrobić sobie kolejne szkolenie. I w tym momencie spłukuję się z kasy, która miała pójść na nowe mieszkanie, więc jeszcze trochę będę musiała na pewno zarobić. I mamy 12 poziom. 12 poziom, który daje nam nowe karty,
nowe ubrania i oczywiście te same rzeczy, które dawały wcześniej, ale czy mam jakieś talenty? Nie mam żadnego talentu. Dobra, czyli przy następnym poziomie powinny jakieś talenty się pojawić. 685 punktów charyzmy. Dobrze, to się dobrze składa, bo możemy sobie coś kupić ciekawego. I tak, to jest fajna karta. Emocjonalne przejście. I na nic więcej mnie nie stać. Wiem, że miałam zbierać na lepsze karty, ale z drugiej strony lubię kupować nowe karty, lubię się uczyć nowych rzeczy, więc tutaj tak, sięgamy teraz po szkolenie. Gratulacje, masz już 100 tysięcy subskrybentów! Zapraszam Cię na wydarzenie, gdzie otrzymasz nagrodę za uzyskanie tak wspaniałego wyniku! Nie przegap naszego spotkania! Okej! W takim razie, słuchajcie, chyba idziemy w tym momencie na imprezę z okazji naszych 100 tysięcy subskrybentów! Okej, to się nazywa specjal. Czy jest jakiś wymagany styl na tej imprezie? Myślę, że możemy pójść tak, jak jesteśmy ubrani. Akurat film się wrzuci w tym czasie, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. I jak wrócimy, muszę pamiętać o tym, żeby zmontować mojego vloga z poprzedniego wydarzenia. Witamy na ceremonii wręczenia nagród YouTube dla najlepszych YouTuberów! I tylko ja jestem tutaj? Aż dziwnie się czuję, powiem szczerze. No i co, powiesz coś więcej? Oto Agu Lagowska, prosimy o klaski za zdobycie 100 tysięcy subskrybentów, gratulacje! To byłoby super krępujące, gdyby tak to wyglądało w rzeczywistości, że przy progu 100 tysięcy ktoś gdzieś tam zaprasza was na imprezę i wszyscy was oklaskują. Chyba bym się nie wybrała na taką imprezę. Gratulujemy zdobycia nagrody i mamy nadzieję, że będziesz nadal rozwijać swoją karierę YouTubera i zobaczysz tam przycisk. Także przycisk jest, tak jak w prawdziwym życiu przycisk jest, ale na szczęście przesyłają go pocztą. I patrzcie, oto ja z moim przyciskiem. To ja, wystarczy, wychodzę. Szybko się zmęczyłam wręczeniem nagrody, ale ta nagroda zawisi na naszej ścianie, a nie, stanie koło łóżeczka, żebyśmy mogli sobie spokojnie popatrzeć na to. Pora wysłać jakiegoś Pipera dla naszych widzów. Ciekawe, czy mogę wysłać coś nowego. O! Decyzję, przed snem zjeść pizzę czy grillowany ser? Dobra, zobaczmy, co tam ludzie stwierdzą. Prawdopodobnie zjem spaghetti, bo nic innego nie mam. I kończy się przesyłać film, więc sobie prześpię się i spróbuję od razu zmontować vloga. Ciekawe, czy mogłam nagrać vloga z wręczenia nagród. Chyba nie bardzo. Chociaż to byłoby bardziej fajnym vlogiem takie wręczenie nagród, niż na przykład informacja o tym, że jestem w kinie i oglądam film. Cześć, Agu Lagowska, reprezentuję firmę HAL. Czy znajdziesz może czas na IDC Table Acid Babies? Twoja obecność na tym wydarzeniu jest dla nas bardzo ważna. Poza tym może tam spotkasz innych sławnych YouTuberów. Okej. W takim razie myślę, że możemy się wybrać. Dostaniemy za to expa, ale w sumie ja już nie mam możliwości rozwoju w tym mieszkaniu. I zobaczcie, w ogóle wydałam dużo pieniędzy, a dalej mam pieniądze. Wiecie co? W takim razie spróbujmy nagrać nowy film. Czy ja mogę zmontować tego vloga? Jak mam zmontować tego vloga? Czy to znaczy, że ten vlog sam się opublikował? W sumie chyba nie. No właśnie. Ludziska, ja chyba nie umiem kręcić vlogów, coś mi się wydaje, bo... Niby miałam zmontować film, jak wrócę do domu, ale kompletnie nie widzę takiej opcji. Za 3 dni jest prezentacja Acid Babies. Nie wiem, dlaczego Babies mi się wymawia. Ktoś coś od nas chce, więc w sumie porozmawiajmy. Nie mogę zmontować filmu, bardzo mi przykro. Dobra, zobaczmy, co się tam... Szykuję. Nie mam tej konsoli, więc na razie. Poza tym, słuchajcie, wiecie co? Myślę, że pora się wyprowadzić. Pora się wyprowadzić. Już w tym momencie chcę mieć lepszy internet. $320 miesięcznie. Myślę, że jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie mam współlokatorów, którzy by mi przeszkadzali, więc w sumie lecimy do nowego mieszkania. Zanim się wyprowadzę, muszę się zastanowić, co powiedzieć mojemu współlokatorowi. Cześć, Agu Lagowska, słyszałam, że chcesz się przeprowadzić do większego mieszkania, bo potrzebujesz więcej miejsca. Może przeprowadzę się z tobą i nadal będę twoim niepokonanym towarzyszem. Nie dziękuję. Znajduję dla ciebie pokój, a ty mi się tak odwdzięczasz? Byliśmy przyjaciółmi, co za naiwność z mojej strony. Słabo uderzyło ci do głowy. Mam nadzieję, że nigdy nic nie osiągniesz. Ej, to nie było miłe, bo ja po prostu potrzebuję prywatności, a nie żeby ktoś mi właził do domu i... wiecie, wszystko robił, co mnie wkurza i grał, gdy ja nagrywam filmy. To tylko o to chodziło. Moja współlokatorka chyba nie rozumiała tego, że tak naprawdę było to dla mnie problematyczne, ale nowe mieszkanie jest genialne i znacznie większe. Tutaj zaczynam tworzyć własny zespół YouTube'owy, zatrudniam pierwszego współpracownika do obsługi kanału i mogę tworzyć 2 razy więcej filmów i ciągle zdobywać nowych subskrybentów. Doskonale! Mój współpracownik tworzy filmy zgodnie z moimi instrukcjami. Dostaje miesięczną wypłatę i pracuje według planu, a wieczorem wraca do domu odpocząć. Okej.
Znaczy czas, aby podpisać umowę z kilkoma współpracownikami? Ale ja się na to nie pisałam, ja nie stać mi na utrzymanie pracownika. Najpierw poproś przyjaciela o dołączenie do zespołu, okej. Czy będę prosiła mojego współlokatora? Czy ty jesteś moim przyjacielem? No dobra. Quintin? Chyba się znamy, chyba jesteśmy przyjaciółmi, więc w sumie... $60 miesięcznie? No dobra, słuchajcie, podpiszmy umowę z moim przyjacielem. Może będzie dobrze pracował, może sobie damy radę jakoś. Mam współpracownika pomagającego mi obsługiwać kanał. Moje pierwsze zadanie jako szefa to pokazać, jak przesłać film na kanał. Co to muszę go jeszcze uczyć? Okej, dobra. W takim razie, słuchajcie, spróbujemy przesłać jakiś film. Musimy sprawdzać informacje na jego temat, żeby nie był przepracowany. I muszę podpisywać umowy, zwalniać pracowników i tak dalej. Okej. W takim razie nagraj film. Zobaczymy, jak sobie poradzić ze swoim pierwszym filmem. I może będzie to ta nowa gra Twisted Sea Revolution. I niech nagra rozgrywkę. Albo nie, duet? Nie, w sumie rozgrywkę. Może nie będę robiła z nim duetów, bo w tym czasie ja mogę nagrać inny film. Zobaczymy, jak będzie ten film wyglądał. I słuchajcie, chyba zabieram się za montowanie filmu. Ale nie jestem pewna. A nie, okej, to on po prostu będzie nagrywał. Dobra, gościu, siadaj, nagrywaj. Za 2 dni mamy prezentację, więc już teraz mogę rozwijać się i zdobywać kolejne poziomy. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, co jest na górze? Co jest na górze, bo to jest bardzo interesujące. Tutaj jest chyba w ogóle moja łazienka. Mam łazienkę, mam sypialnię, mam tutaj odpowiednie miejsce do nagrywania, więc jest naprawdę super. I tutaj też jest kolejne biurko. Ale nie ma żadnego komputera, więc w sumie chyba nie mogę nagrywać jednocześnie. Chyba, że będę nagrywała na telewizorze i później go zmontuję. W takim razie wybieramy sobie coś na konsolę super. Fairy Beast to jest naprawdę dobra gra, więc możemy sobie spokojnie nagrać duet. Nie mogę nagrać duetu? Może mogę nagrywać duet dopiero wtedy, kiedy ktoś jest u mnie. Więc w sumie przyszła pora, żeby zaprosić Humberto. Dawno go nie było u nas, więc Humberto ostatnio miał bardzo, bardzo... pozytywne nastawienie do nagrywania filmów ze mną i również widzowie byli bardzo pozytywnie nastawieni, więc może nagrajmy razem z Humberto film. Film z Fairy Beast w duecie. A, i nie mogę, bo jest zajęte? Ale przecież ja chciałam nagrywać na czymś innym. A co, aha, bo ja użyłam dalej tej samej kamery i tego samego mikrofonu. No to wiesz co, Humberto, musimy się czymś zająć, więc dawaj buziaka. Dawaj buziaka, bo w sumie dawno się nie widzieliśmy i muszę pójść na tą drugą randkę, więc Humberto, czy my możemy się zaprosić na randkę jeszcze? Weź ten prezent ode mnie. Proszę bardzo, oto prezent dla ciebie specjalnie ode mnie, kwiaty, bo to jest to, co właśnie kobiety wręczają mężczyznom. To nie była żadna sugestia, Humberto, ale mógłbyś razem przynieść mi jakiegoś kwiata? I słuchajcie, skończył film. Dobra, czyli teraz on się przesyła i musimy sprawdzić jego ocenę? Muszę zdecydować, czy go przesyłam na kanał, czy go wyrzucam. Okej. Strasznie ciężko jest cokolwiek widzieć tutaj w tym pokoju. Pokaż ocenę filmu, zobaczmy, jak ten film wyszedł. No jak na pierwszy raz, to nie jest źle. Myślę, że się nauczy. Jeszcze dajmy mu szansę. Publikujmy film, zobaczmy, jak wyjdzie. Nadal wybieram gry, które on nagrywa i wszystkie ustawienia, więc muszę traktować go dobrze i tak dalej. Dobra, nieważne. Humberto, nagrywamy film. Myślałam, że będę mogła nagrać z Humberto, ale nie mogę. Musimy iść na imprezę i może tym razem załóżmy sobie koszulkę na ramionczkach? Zobaczmy, jak to wyjdzie, czy się spodoba ludziom. Humberto, mógłbyś pójść ze mną, wiesz, to byśmy potraktowali to jako randkę od razu. Idziesz ze mną? Chyba nie idzie, może nie dostał zaproszenia. No dobra, mamy prezentację gry. Przejdźmy przez to szybko, dostańmy grę za darmo, bo już wiem, jak to załatwić. I mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie. Jest to przygodówka na PNC i zostanie wydana na Hall PC. Okej, to bardzo dobrze, bo akurat mamy komputer, na którym moglibyśmy ją nagrać. Dobre oceny. Ostatnio jak ktoś mówił o dobrych ocenach, to raczej nie wyglądało to zbyt dobrze. I będzie premiera 19 maja. Za 3 dni. Doskonale. W takim razie możemy się udać jakby już... wiecie, po imprezie porozmawiać z osobą odpowiedzialną, poprosić ją o grę. I to jest gościu z wąsem. Darian jest handlowcem w Hall i musimy go znaleźć. Darian, gdzie ty jesteś? Jest tutaj, schował się w samym kącie, ale myślę, że to jest właśnie on. Porozmawiajmy z nim, zobaczmy, czy będzie w stanie nam dać grę. A, to nie jest Darian. Dobra, pomyliłam się, przepraszam.
Przepraszam, tak, są uciążliwe ciągłe te prośby o nagrywanie filmów, zwłaszcza gdy chcesz dostać grę za darmo i nie możesz znaleźć gościa, który jest za to odpowiedzialny. To może spróbujmy chociaż przypozować na ściance? Może akurat się uda nam nie zostać wygonionym chociaż raz? Mamy już 100 tysięcy subskrybentów. Możesz już wyjść, Gulagowska, dziękuję za przybycie. Dziękuję również, widzicie? Tak to się robi, już teraz nikt nas nie będzie wyganiał. Panie Dorianie, czy Darianie, czy kimkolwiek tam byłeś, chciałabym prosić cię o grę. Wiecie co, spróbujmy nagrać kolejnego vloga na tle ludzi. Nie mogę znaleźć gościa od gry, ale przynajmniej nagram o tym vloga, że był sobie gościu, miał widać grę, a ja nie mogę go znaleźć. Pamiętajcie o tym, żeby zachowywać spokój, gdy nie możecie znaleźć kogoś, kogo szukacie, a kto jest wam bardzo, bardzo potrzebny. W sumie teoretycznie ten koleś powinien stać z tabliczką: ej, mam dla ciebie darmową grę, ale go nie ma, plecisz sobie pogodzie. A dzisiaj wiecie co, pogoda u mnie jest bardzo fajna, nie wiem jak u was, ale u mnie świeci słońce. W sumie wolałabym, żeby trochę popadało. Ja w sumie tak improwizuję, wiecie, prowadzę tego vloga tak jakby... Znaczy nagrywam tak, jakbym prowadziła tego vloga w tym momencie. Co możemy tutaj dać? Jestem bardzo emocjonalna, bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogłam się tutaj pojawić na tej imprezie. Jest super. Tylko nie mogę zdobyć... nie mogę zdobyć... tych, wiecie... Nic nie mogę zdobyć, bo nie mogę zdobyć gry. Ale słuchajcie, łapkę w górę to moglibyście zostawić, nie? No, byłoby miło. Zauważasz, że obraz jest zamazany znowu? Czy na każdym moim vlogu musi być rozmazany komentarz? To już chyba tradycja, że na moim vlogu jest rozmazana kamerka. I jestem najlepszym na świecie youtuberem. Nigdy bym tak o sobie nie powiedziała. No i w sumie, wiecie co, dajmy cokolwiek, bo i tak prawdopodobnie tego nie użyję. Masz zamiar wyłączyć kamerę. No to wyłączmy kamerę z logiem. Nikt nie będzie widział, że nie mogłam znaleźć przycisku wyłączenia. I może tego vloga chociaż zmontujemy. Zobaczymy, czy to się uda. I może jeszcze jest szansa na zdobycie gry. Chyba jednak tej osoby po prostu tutaj nie ma, więc wracam do domu, oszukano mnie. Mój współpracownik musi, mam takie zadanie. Czyli muszę... 5 filmów musi zrobić. No to powiem szczerze, naprawdę niezłe zadanie ma mój współpracownik. Nie wiem, czy odwiedzę ich na kolejnych wydarzeniach, bo raczej nie za wiele zrobiłam. Film się dalej renderuje. To powiedz mi, co ty mi powiesz o tych grach w ogóle, gościu? Mój przyjacielu, kolego, pracowniku. PC już jest w sklepach. To najlepsza konsola na rynku. No to jak ty masz taką wiedzę o tym, to naprawdę nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyśmy razem pracowali. Ale w sumie, słuchajcie, myślę, że nie będzie tak źle. Spróbujmy w takim razie, jak tylko zacznie się renderować film, znaczy jak skończy się renderować film, jak się prześle ten film, spróbujmy sobie coś nagrać. W sumie moglibyśmy się troszeczkę poszkolić. Kontynuujmy nasz kurs naprawy komputerów, bo myślę, że za jakiś czas sobie zainwestujemy w nowy komputer i spróbujemy ten komputer dać naszemu pracownikowi, żebyśmy mogli jednocześnie nagrywać. Film się wrzucił bardzo szybko i w sumie wiecie co? W sumie przerwijmy ten kurs. Zaprośmy jeszcze raz Humberto, bo przecież mieliśmy Humberto zaprosić do nas tutaj na nagrywanie wspólne filmu i od razu nagrajmy z nim film. Tylko najpierw chyba musimy go przytulić czy coś, żeby Humberto się ucieszył, że do nas przyszedł. Tak wiecie, bezceremonialnie nie mogę mówić: Humberto, nagrajmy film. Czy ja mogę w ogóle z tobą nagrać film? Nie. Nie sprzedajemy starych konsol. Czekajcie, czy ja właśnie będę montować mojego vloga? Tak! A więc, okej, to cały czas tutaj było, tylko nie zwróciłam na to uwagi. Okej, montujemy vloga. Niestety tylko jednego, prawdopodobnie tamten drugi vlog gdzieś się zgubił. Kamera wygląda dość dziwnie, jest troszeczkę zielonkawa. To nie jest dobry znak. Te ujęcia do siebie nie do końca pasują. I nagrałam za dużo ujęć. Okej. Czyli w sumie to ujęcie będzie lepsze. Zdecydowanie będzie lepsze. Oczywiście możemy dodać jeszcze dodatkowe rzeczy, bo mamy nowy program do montażu. No i 21 godzin będzie się to renderowało. 3,5 tylko przesyłało, więc to jest równowaga. Publikujemy naszego vloga i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wynik całkiem niezły, więc publikujemy naszego pierwszego vloga i... Otrzymujesz maila od youtubera, twój najnowszy film narusza umowę Eula i nie można go zmonetyzować.
Cenzura za 3, 2, 1. Nie jesteś już tym samym budownikiem co kiedyś, tracisz subskrybentów. Co? Nie, w sumie powinnam się zbuntować, bo fakt jest taki, że zazwyczaj staram się wiedzieć, czego używam i jeśli bym naruszyła prawa autorskie, to bym o tym wiedziała. Tak samo jest w prawdziwym życiu, tutaj też raczej nie użyłam nic innego, więc powinnam się powiedzieć po prostu, ej, nie, nieprawda, to było niesłuszne. I to w sumie, to była taka, wiecie, kara, którą powinnam była dostać za to. No dobra, Humberto, czy ty możesz iść ze mną do kina? Współpracuj przy nagraniu, teraz możemy. Nie chcę nagrywać tobą filmu, może kiedyś indziej. Może jak ci dam buziaczka, to się przekonasz, czy coś, Humberto? To jak? Nagramy ten film, czy nie? Dobra, Humberto, nie chcę nagrywać ze mną filmów. W takim razie, Humberto, możesz iść. Nagrajmy w takim razie z naszym nowym pracownikiem, bo w sumie czemu nie? Fairy Beast fajnie się na pewno będzie oglądało. Chociaż w sumie Advance Banana może strategia we dwójkę będzie całkiem nieźle wyglądało. Tylko nie mam konsoli. Aha, bo ja tą grę dostałam. Czyli ona najpierw była taka kiepska, ale teraz już jest całkiem niezła, więc w sumie możemy kupić konsolę. Czemu by nie? Tylko która to była konsola? Ta? Powiedzcie, że to była ta konsola. Bo ja kupiłam niepotrzebnie konsolę. Te konsole mają bardzo podobne nazwy, więc łatwo sobie... łatwo się pomylić. Ktoś przyszedł do nas kolejne zlecenie dać. Więc w sumie to trochę słabo. Otwórzmy naszą nową konsolę. I spróbujmy nagrać nowy film i zobaczmy, czy mam dobrą konsolę. Okej, to jest dobra konsola. Nagrywamy w takim razie duet. Nie mogę nagrać duetu. Czy muszę zrobić to w ten sposób? Chyba tak. Chyba muszę najpierw zrobić to przez jakby osobę, a nie przez komputer. No to w takim razie rozpoczynamy nagrywanie. Trochę się zamotałam. Najwyraźniej już chyba pora skończyć dzisiejszy odcinek. Średnia gra. No średnia jest ta gra, mój drogi kolego, którego imienia nie pamiętam, więc będę mówiła do ciebie bezosobowo, żebyś nie wiedział, że nie pamiętam twojego imienia. W menu głównym możemy rzucić komentarz filozoficzny, dostaniemy za to sporo punktów. Ciekawi mnie, jak wyjdzie duet z moim nowym współlokatorem. Może go trochę wprowadzimy na YouTube'a, to troszeczkę będzie łatwiej później przyjmować moim widzom jego filmy, które on stworzył dla mnie. W sumie teoretycznie on powinien zacząć od montowania moich filmów, a nie robienia ich od razu jakby samodzielnie. Przynajmniej ja tak bym to rozwiązała. Dobra, dajemy komentarz filozoficzny. Moi sojusznicy zdradzili mnie. O nie, to było straszne. Jestem rozczarowana tym. I tracę scenariusz. Trochę lipa, bo poprzednim razem też straciłam scenariusz. Ekran wczytywania. Co? MVP. To jest dobra karta na to miejsce. I to jest karta, którą mam tylko i wyłącznie jak gram z kimś. Gra się zawiesza, no to rzućmy zabawną krytykę. Dostaniemy dużo punktów. Okej. Zwrot akcji. Zwrot akcji, no to papa. Tak to właśnie wygląda, że nagle kończymy film. I właśnie w ten sposób ja też zakończę dzisiejszy odcinek. Także jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. No i bądźcie następnym razem i zobaczymy, jak sobie poradzimy w roli youtubera. Ja już sobie poza odcinkowo zmontuję ten odcinek i go wrzucę dla was. Także trzymajcie się, papa. Pa.